Dzisiaj, moi drodzy, nadszedł czas, żeby powróciło Imperium Brytyjskie. Straszny spam robiliście o tym w komentarzach. Chyba wszyscy pisali, żeby coś takiego zrealizować. I moi drodzy, mamy tutaj mapę z Wikipedii pokazującą wszystkie tereny, które Wielka Brytania tutaj miała pod swoim butem. I kwestia jest taka, na samym początku olewamy wszystkie te jakieś wysepki i zajmujemy się, moi drodzy, dużymi krajami. Tutaj, że tak powiem, no i będzie to wyzwanie, ponieważ musimy podbić tutaj Kanadę, Stany Zjednoczone kawałek, Australię, Indie przede wszystkim, Indie są mega mocne, więc bez przedłużania, moi drodzy, sobie zaczniemy. W ogóle przepraszam bardzo, ale dla mnie Wielka Brytania musi być taka czerwona. Trochę wojen będziemy toczyć, więc ja bym tutaj poleciał mocno w utrzymanie wojska, nawet polećmy na maksa, co mi tam, coś tam w badania, przyrost populacji, przyrost ekonomiczny. No i tutaj w populację będziemy lecieć. Na razie sobie wojska wywalimy, podatki sobie naciągniemy. Już zarabiamy sobie 4000, więc nie jest źle. Naszym pierwszym celem tutaj będzie na pewno Irlandia. Więc teraz trzeba trochę przeskipować tury. Co najwyżej tutaj poinwestować w Londynie. Relacje sobie możemy poprawić, powiedzmy sobie właśnie z Francją, z Hiszpanią, z Niemcami. Londyn sobie tutaj ulepszamy na maksa. Farmy, warsztaty, uniwersytet. Londyn to już ładnie ulepszony. Też tutaj technologię trochę boostuje, bo jest słabo. No i rozwój też już prawie tutaj 30 tysięcy, więc wszystko już to się będzie raczej ładnie rozwijać. Już sobie odkładałem pieniądze. Myślę, że tak trzeba by z 200 tysięcy na tą Irlandię. Dobra, ładna armia tutaj wystawiona. Wypowiedzmy wojnę Irlandii. Te wojska zapraszamy tutaj. Tutaj po 10 tysięcy na każdą prowincję. Pyk, tutaj wyparowali. O, tutaj całkiem takie siły. Ale okej, daliśmy sobie radę. Wy wchodźcie tu, nie wiem jak z tą stolicą. Dobra, zaryzykuję, zaatakujmy tutaj od razu. Dobra, 4000 wyszło ze stolicy, to bardzo dobrze. No i tutaj już pusto, elegancko. Tutaj by nawet tam armię podzielił na 4. Tutaj weźmiemy 1500, żeby się nie rozlali. Tutaj coś takiego, tą armię tutaj też sobie podzielę. No, wiedziałem, że tu będą chcieli wejść. Cyk, cyk, przewidziałem bota, żaden problem. I proszę bardzo, moi drodzy, wyspy zostały tutaj zjednoczone. Przejmujemy, zapraszamy Irlandię. Rozwinąłem trochę Londyn, podbiłem Irlandię, już jest tutaj Wielka Brytania 9. potęgą. I moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, bo lecimy po 15 tysięcy. Tutaj macie wspierających i zapraszam na Discorda, link w opisie. Oj, co ciekawe, Szwecja nam wypowiada wojnę, a Szwecja nie jest naszym celem, ale pomyślałem, że w sumie zawsze możemy sobie zrobić wasala ze Szwecji. Dobra, wbijamy się tutaj. No trochę jednostek straciłem, to fakt. Próbujemy się tu nieco rozlać na tereny. Tu jakaś mała armia. Okej, 1200 spaliliśmy. No tutaj, dobra, ale się obroniliśmy. 6000, okej, ale tak wyszliśmy, to jest zwycięsko. Dobra, kolejne 1000 jednostek tutaj. Tutaj po 4000. Ci do przodu. Kurde, dobra, ale się obroniliśmy. Mocna ta Szwecja. Ty, ale 20 punktów i możemy ich robić na wasala. Dobra, tutaj jakieś ataki. Dobra, tu wchodzą. Tu elegancko zajmujemy tereny. Wchodzimy na stolicę. Tutaj też rozwalamy. Nie jest już tak źle, jak mogłoby się wydawać. Okej, niszczymy. No to moja droga Szwecja, się chyba przeliczyłaś. Zażądaj wasalizacji. Cyk, zapraszamy pod buta brytyjskiego. I tutaj w razie czego Szwecja może nam pomagać. Coś tam mogą nam dawać pieniędzy. Powiedzmy, że na razie to będziemy sobie brać tak 5% od nich. I zaraz nam się odblokują z nimi relacje, to będziemy sobie z nimi poprawiać oczywiście, żeby tutaj się nam nie zbuntowali, ale też trzeba, moi drodzy, zmienić im kolor. Oni będą może tacy bardziej, nie, też niech pod czerwony idzie, ale nie taki mocny. O, taki brunatny na przykład. O, i będzie brytyjska Szwecja. Elegancko. Moi drodzy, no coś pięknego. Jak zwykle Polska kontra Ukraina. O, Francja zjada Hiszpanię. Myślę, że teraz polecimy sobie tutaj, na Amerykę Południową, Gujana. I wtedy byśmy mieli tutaj niezły wypad na Stany Zjednoczone i Kanadę w razie czego. Tak ze Stanami jeszcze nie chciałbym się bić. Jeszcze nie czuję się tutaj na tyle mocny. O, nie. Co tu się znowu dzieje? Norwegia nam wypowiada wojnę. To ciekawe, my chyba prędzej podbijemy Skandynawię. Muszę stąd zawrócić naszą armię. O kurde, ale Polska jest rozbierana. Dobra, desancik. Ktoś tu będzie stał. Stoją, okej, dobra. Trzeba jakoś tak mądrze rozejść. Dobrze, pokonani. Na pewno tutaj będą atakować mnie. Okej, dobra, tutaj się ustaliśmy. Tu również, dobrze. Nie jest aż tak źle. Co tu się dzieje na tym świecie, to ja nie wiem. Dobra, stolica pusta. Elegancko. Norwegia, co ty? Cyk, cyk, cyk. No i po Norwegii. Nawet nie wzywałem Szwecji, bo po co? I mamy kolejnego wasala. Brytyjska Norwegia, proszę bardzo. Tutaj, żeby się troszeczkę od tej Szwecji odróżniała. Zróbmy coś takiego, bardzo ładnie. Ty, co jest? Rosja jest w stanie wojny ze Szwecją. Ja nie mogę. Rozjeźdźmy tego tutaj. Trzeba będzie zaraz tam pomóc. Kurde, jeszcze tak nie grałem pod wasali. Może się okazać, że to będzie taka ciężka akcja. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tutaj wojsko. Nie mają z nami szans. To zajmujemy sobie wszystko. Ty, ale tutaj Szwecja atakuje. W sumie
Rosja walczy jeszcze z Ukrainą i z Niemcami. No i tutaj widzę, że te jednostki wchodzą. A Finlandia ma wojnę z Niemcami. Boże, jaki tutaj miks jest. Dobra, to niech ta Szwecja sobie tam działa. O, Belgia i Łotwa nam wypowiada wojnę. No i ja nie mogę. Co chwilę jakieś ataki. Tylko, że Belgia tu jest mega otoczona. My się nawet nie chce z nią walczyć. Tutaj brozi jakieś te przejścia. No Łotwę możemy coś zjeść. Będzie naszym wasalem. Cyk, cyk. Łotwa od razu wjeżdża w Litwę. Nie, to Litwa w nas wjeżdża? Boziu. Ja już nic nie wiem. Ty! Gdzie jest moja armia? Zniknęła. Rewelacja. To mi się podoba w tej grze. O, Południowa Afryka mi wypowiada wojnę. To akurat dobrze. Zaraz ich tam sobie zjemy. A tu chyba Litwa, z tego co widzę, to sobie wzięła pokój z Łotwą i zabrała jej tereny. Cyk i cyk. Ty. A możemy zrobić tak. A, bo tu nie ma tej. Dobra, to weźmy, zróbmy tak. Weźmy sobie Łotwę, wezwijmy tutaj. I teraz wszystko, te tereny, damy tutaj Łotwie. Brytyjska Łotwa, albo zmieńmy nazwę na Brytyjski Kraj Bałtycki. O, to jest dobra nazwa. O, ci przypłynęli, no dobra. Rewelacyjnie się tutaj rozlali. I czy mi się wydaje, mam jeszcze wojnę z Estonią. Okej, więc na Estonię tutaj sobie wejdę i też ją przejmę. Jeszcze sobie właśnie tą Łotwę weźmiemy tutaj. Do wojny. Wyjdźcie tak, wy tu. Pyk i pyk, okej. I tak tworzymy tutaj wielki kraj bałtycki, brytyjski. Miejmy nadzieję, że sobie to ogarną. No, ci znowu tu przypłynęli, a ja znowu tutaj nie zauważyłem tego. A czemu te kraje bałtyckie, one... Ja nie rozumiem trochę tutaj mechaniki. Bo na przykład mamy, że Włochy są w stanie wojny z krajem bałtyckim. I dla mnie to jest dziwne, bo Włochy, jeżeli wypowiadają wojnę mojemu wasalowi, no to powinno mi wypowiadać jakby wojnę, co nie? Bo to jest mój wasal. Nie wiem, dziwnie jest to zrobione. W ogóle lepiej byłoby ty chyba te tereny anektować, niż podbijać. Ej, co tu się dzieje? Brytyjska Szwecja. No, nieźle. No ale dobra, niech sobie te kraje działają, czy one prowadzą wojnę, czy nie, ale nie chciałbym stracić tych terenów. No ale dobra. Bo tak naprawdę teraz jak tak patrzę, to te boty, no one są moimi wasalami, ale tylko z nazwy i tyle. Po prostu są pod moim butem, mam z tego lekki bonus. I w sumie to nic nie zmienia. Nawet wiecie co? Ja chyba po prostu zanektuję te kraje. Bo to nie ma sensu trochę. Bo oprócz tego, że mi dają pieniądze, to nic nie zmienia. Bo dalej mają taką dużą autonomię. Że mogą wypowiadać wojny, albo ktoś im może wypowiadać wojny. Przecież jak jakiś wróg tu wjedzie i ich spacyfikuje, to normalnie sobie wezmą tereny ich. No to po co taki wasal? O, Egipt i Algeria jeszcze mi wypowiadają wojny. Okej. Tym się akurat nie martwię. Po prostu może tutaj jak będzie okazja, to zrobimy większe te Imperium Brytyjskie. W sumie ten Egipt byśmy mogli podbić. Tylko tak, tu jest Libia, tu jest Algeria. Znaczy z Algerią nie muszę się bić. Oni nawet się zgodzili na pokój od razu. Bijamy na Egipt. Trochę mniej jednostek, bo w międzyczasie sobie rozwaliłem tam im flotę. Dobra, tu 10 koła, tu reszta. Czy coś takiego. Znaczy znowu mi się tu desantują. Kurde, ten Egipt nawet ma jednostki. No, o kurde, dobra. Dobrze, że oni atakują przed takim moim rozdzieleniem jednostek. Nawet bym nie brał z tego Egiptu tak dużo na samym początku, tylko jakieś tam właśnie ziemie, żebyśmy mieli tu przyczółek. Właśnie, bo tu już, kurde, mnie zaczynam trochę wypychać, ale okej, tutaj rozwalamy. Ty, Egipt, ja cię mogę na wasala. Dawaj. Dobra, zgodzili się, nice. Mamy Egipt, moi drodzy. Nie wiem, póki z tymi wasalami tutaj mam dobre relacje, to ich zostawiam, bo mi się nie chce tutaj wysyłać im zniewag, ale jak będziemy mieli słabe, no to wtedy ich anektuję i nara. Jak deklaracja niepodległości? Nie, to wiecie, co to wasalizacja jest bez sensu. Mamy dobre relacje. Dobra, spoko. Walcie się. Zabieram wam tytuł, Szwecja. Nazwę was Bambiki. W ramach zemsty ustawię wam kolor na różowy, proszę bardzo. Nie chcę mi się z nimi bić. To w sumie ta wasalizacja to strasznie taki ciężki temat. No, i tak właśnie kończą Bambiki, że Dania w nich wjeżdża i zaraz przestaną istnieć. Dobra, lecimy na tą Afrykę Południową w końcu. Trzeba tutaj rekrutować wojsko. I cyk, desancik, 48 tysięcy się zdesantowało. Mam nadzieję, że teraz nie wyślą tam do mnie armii ponownie, ale dobra, tutaj małe jednostki. Tutaj jakieś 5 koła zaatakowało, ale nie dało rady. Tu się ładnie rozlewamy. Tutaj może jakieś takie mniejsze ilości, żeby szybko ich załatwić. O kurde, tutaj 5 koła wleciało. Trzeba by się może cofnąć tutaj nieco, bo oni mi się zaraz będą chcieli tutaj rozlać. Właśnie, wiedziałem. Ale dobra, tylko tam zaatakowali w jednym miejscu. Dobra, coś tu walczą, ale już tutaj wyczerpaliśmy ich. No i też ładnie tutaj kilka razy się desantowali u mnie, gdzie później te wojska po prostu znikały, więc na pewno tutaj też trochę pieniędzy już nie mają. A właśnie, póki ja mam armię... Ty, co to mnie zaatakowało stąd? No, bo jeszcze mamy z tymi tutaj wojnę. Mozambik? A, to tutaj jest Mozambik. A ich akurat mam nie podbijać. Bierę od razu tutaj całą Amerykę Południową. Bez żadnych wasalizacji, zabaw i tak dalej. Czyli co ja zrobiłem? Coś nie kliknąłem. A nie, dobra, zrobiłem ich jednak wasalem. Dobra, ale i tak źle kliknąłem, ale dobra. Tutaj mamy taki fajny kraj, który ma tylko dwie prowincje. Zarządzaj prowincji, cyk, cyk. Bo jak nie? To wjazd, 32 tysiące. Zgodzili się. Tutaj to samo. Wyślij zniewagę, wyślij ultimatum. Dziękuję, nara. No nie. Co to mnie atakuje? Peru, Nigeria,
cesarstwo Etiopii. O, tu mogę nawet całkiem fajną armię wstawić, no to już nie. Dobra, Peru tutaj jest praktycznie z drugiej strony. Peru, ty weź się odwal. Nigeria jest tutaj, no ją akurat musimy podbić. O kurde, ty, oni się tutaj pobronili, skubańcy. Nie sądziłem. Ty, ale oni tutaj wystawiają jednostki, ja nie mogę. Strasznie mocno tutaj atakują, duże liczby. 11 koła! Nie, tą rzekę to trzeba odbijać, bo tutaj mogę rekrutować duże jednostki przy rzece. No w sumie te cesarstwo Etiopii nie jest wcale małe. Dobra, coś tu już mniej atakują, o wiele mniej. Próbujmy tutaj co nieco wejść. Pusto. To ciekawe. Ty, udało się. Dobra, tu, tutaj, okej. Okay. Robimy desant. Pyk. Tu się ładnie rozlejemy. Cyk, cyk. Na twierdzę. O kurde, oni się tutaj desantowali. 8 tysięcy. Ja nie mogę. 1000 IQ za granie. Dobra, wchodzimy w tą Etiopię. Tutaj też atakujemy. Dobrze, dobrze. Aha, tutaj oni się oczywiście starają rozlać, ale im nie wyjdzie. Ty, Rosja była tak łamana, a i tak udało mi się wyjść z tego. A, Nigeria się tutaj ma cały kontynent w sumie. Ja nie ogarnęłem, dlatego tak patrzę, ty, podbijam praktycznie tutaj całość, dlaczego to jeszcze istnieje, a oni jeszcze tu mają tereny, okej. Okay. No kurde, nie no, z tą Etiopią ja w ogóle nie jestem przygotowany. Jakieś pustkowia przejmuję, no dobra, weźmy te pustkowia i niech się odwalą ode mnie. Rzymu nie zbudowano w jeden dzień. To z tą Nigerią to też nie wiem, tutaj coś podziałałem, bo jak oni jeszcze tutaj mają... Aha, Peru mi się... Ty, ach, ja nie wziąłem pokoju z Peru, ja nie mogę. Peru weź, a dobra, nie, bo oni mi zabiorą tą prowizję tutaj. W ogóle zapomniałem o tym Peru, że to istnieje. Dobra, tutaj coś wbiliśmy, ale nie jest kolorowo. Dobra, tu jakieś jednostki posprzątaliśmy. Tu się spróbujmy podzielić. Cyk, cyk. O kurde. O kurde, no dobra. Chciałbym porozmawiać. Wezmę ci to. Coś tu? Zgodzicie się, co nie? Bo wojna długo trwa. Somalia jeszcze mnie atakuje. A, nie zgodzili się. Rewelacja. Dobra, Peru, ty się odwal. A ci, co w ogóle są tutaj. Dobra, na razie ich olać też. Musimy się tutaj zorganizować. Wydajcie to i nara. Zgodzili się, zgodzili się. Peru się nie zgadza na pokój. O, jeszcze jacyś rebelianci już mi się pojawiają. Ale ich na szczęście rozwalimy w jednej turze. Cyk, cyk, cyk. O nie, jakie wielkie Indie, najgorzej. Weź tu później z nimi walcz. Trzeba tutaj, gdzie robią bunty, zrobić im festiwale, żeby się już nie buntowali. Lecimy teraz, moi drodzy, w Sudan. Sudan też tutaj jest ważny do podbicia. A, my jeszcze tutaj. Ty, co my mamy z tym Sudanem? Takie duże granice? Ja nawet nie ogarnęłem. No ale dobra. O, i rebelianci znowu się tam porobili, okej. Okay. Dobra, ale tutaj wchodzimy elegancko, zamykamy. O kurde, no właśnie. Nie lubię takich dziwnych granic, gdzie mogą się tak dziwnie rozlewać. Że jakieś szparki dosłownie. Dobra, tutaj trzeba tak, tu armię. Ty ich wysłać tu i tu. No bo tak, o, tu trzeba poblokować, żeby nie wyszli. No właśnie, bo oni teraz będą tak, kurde, rozlewać. Ale dobra, jesteśmy tam na stolicy, nieźle. Dobra, chyba tak będzie idealnie. Właśnie, bo on sobie wejdzie tu i tu, dokładnie. Ja wchodzę tu, tu, tu i tu. Dobrze, bierzemy wszystko. No i teraz możemy się policzyć tutaj cesarstwem Etiopii za ataki na nas. Więc wjeżdżamy w nich tu od razu. Nie ma takiego bicia. Pokażemy potęgę Imperium Brytyjskiego. No kurde, ale ty, ale ten... Kurde, ta Etiopia jest mocna. Tutaj naprawdę, no wchodzą te jednostki. Nie podoba mi się to. I znowu trzeba tutaj tak zrobić, żeby mi się nie rozlali. Zrobię coś takiego. Co, on się nie rusza w tej turze? No chyba nie. Chyba tak odechciało mu się. O, 1200, dobra. O, Kanada nam wypowiada wojnę, no rewelacja. O kurde, armię mi tutaj zresetowało. Ty, no patrz, ile oni mają jednostek, ja nie wiem. To będziemy chyba tą Etiopię jeść tak po prostu częściami. Wiesz, może to już koniec? Chociaż nie wydaje mi się, bo jeszcze tutaj sporo terenów mają. Dobra, tu zajmuj. O, tam się nawet odbronili, okej. Okay. Ty, mogę ci wziąć na wasala? 86 punktów? Mogę, dobra. Anekcja, zgodzili się. 6 tysięcy ludzi tylko w polu, ale i tak się zgodzili. Dobra, tą armię sobie na razie tutaj ustawię, tak? Bo zaraz będziemy też Sudan Południowy brali. Ale najpierw oczywiście asymilacja. Kanada desant, oni wszyscy się na Liverpool tutaj desantują. Chyba nie są fanami. Tylko właśnie tu, coraz mniej ludzi mogę wystawiać. Poza tym pieniądze się kończą. O, nie zaatakowali. Widzę, że wolą plądrować te tereny. O, i ci mnie zaatakowali z Sudanu. Kurde, no niedobrze. Bo tu ilość wojska to po prostu woła apamste do nieba. Ale zobaczymy, może się coś tutaj uda zdziałać. Ten Sudan, no mam 15 prowincji, to nie jest dużo. Okej, okay, ale próbują. Spróbujmy to tutaj odbić. Będziemy mogli tutaj bardziej skoncentrować jednostki. Daj, dobra, to się udaje, tu też. No kurde, to się nie udało. Tutaj ile? Dobra, zobaczmy. Dobra, tutaj zlikwidowałem te jednostki, na stolicę sobie wszedłem. Tutaj ich rozwalamy. Elegancko tutaj próba jakiegoś rozlania się. Lecz nieudana. To mnie bardzo cieszy. Pyk, pyk. Dobra, elegancko. I tak miałem ich podbić, więc w sumie to, że mnie zaatakowali aż tak bardzo nie boli. Gibraltar nam wypowiada wojnę. No dobra, to jest ciekawe. Aż Gibraltar i tak właśnie należy do Anglii, więc w sumie to spoko. Nie miałem w planach ich podbijać, ale jak już zaatakowali, to czemu nie? Kanada mi wlatuje w Egipt. No to jeszcze Izrael mi wypowiada wojnę. Ja nie mogę.
Dobra, to czekajcie, trzeba zrobić tak. Oczywiście tutaj powystawiać jednostki. Może wezmę jakieś pożyczki. Tutaj taką ładną armię sobie zrobimy, żeby po prostu zgniotła tutaj tą armię, co się zdesantowała, oraz tutaj Izrael. No i później te jednostki będę mógł tam wysłać sobie na południe Afryki. Dobra, tutaj sobie wbili, całkiem mocna armia, okej. Okay. Wy sobie wchodźcie tutaj na tą Kanadę. Te jednostki mogłyby tutaj już podejść. Cyk, Kanady nie ma, okej. Okay. Wy tutaj, teraz tą mocną armię sobie damy tutaj, pokażemy im, co to jest Wielka Brytania. O, cyk, pokażemy im, co to jest państwo. O, dobra, cyk, dobra, tutaj się... Podzielmy. Pyk, pyk, nie ma armii. Ty, my jeszcze mamy z Polską, z Nigerią wojnę. Nie, za dużo, za dużo. Nigeria, nara. Polska, nara. Włochy, żegnam. Zostaje tylko Kanada i Izrael, bez przesady. Panowie, naprawdę, no 5 wojen naraz to już jest delikatna przesada. Tylko Polska się okazała fajna. To się zgodzili. No i dobra. A, bo Gibraltar był w sojuszu z Izraelem. No dobra, ale dobra, bierzemy to. Ziemię świętą. No, Kanada coś tu znowu płynie. Oni chyba teraz sobie wzięli tutaj za cel Egipt. Tak, chcą się tu desantować, zobaczmy, dobra. Ale wbili się i wyparowali od razu, więc bardzo dobrze. Już nie atakują tam Brytanii. Demokratyczna Republika Kongo nam wypowiada wojnę. O kurde, oni tutaj atakują. Zapomniałem, że mam tu tereny. Coś tu mogę wystawić nawet, okej. Okay. To może się tutaj coś obronimy, chwilę. A później to odbijemy. Dobra, coś tu możemy zacząć wchodzić powoli. Kurde, no coś tu troszeczkę odbijają. Dawaj tą twierdzę, musimy przejąć, bo tam jest wieża. Okej, okay. Dobra, tu już mamy 12 tysięcy, to już jest fajna liczba. Mogę coś zacząć tutaj przejmować. Ty, a tutaj wejdziemy na stolicę z taką łatwością? O, oni wyszli ze stolicy, to kto wie. Tak, mamy stolicę ich. Cyk. O kurde, tutaj mają armię. O, ale się broniliśmy. Dobra, ale tutaj wejdą. Ale tutaj sobie pchamy. Kurde, plecy mi tu robią. Ale ładnie, tutaj zjedliśmy praktycznie z każdej strony. Te Włochy mogłyby się już odwalić. Bo nie wiem, czy oni mnie w końcu zaatakują, czy nie. O, Włochy się odwaliły, bardzo dobrze. No chociaż tyle. Zawsze to mniej stresu. Włochy są dosyć blisko nas. Okej. Okay. Kongo tutaj praktycznie mamy zajęte. Nie mamy 100%, to może gdzieś mają jedną prowincję, ale... Nie będę tego szukał. Aha, chyba tu mają? Tak, tu mają. Dobra, olać to. Teraz sobie pójdziemy w zarządzanie, bo tutaj po prostu już mamy tak dużo prowincji, więc przydałoby się. Spróbuję podbić tą Nigerię. Może akurat z taką liczbą wojska się uda. O, Kanada się znalazła. No, chcieli się rozlać chłopaki, ale nie wyszło. Nie, że to jakieś małe bunciki. O, a ci mi się tutaj desantują. Dawaj tutaj szybko. Daj tu jakąś małą armię, żeby chociaż trochę zbić ich. Teraz wy tu i tutaj mocny atak. Dawaj na tą. Dobra, desant, let's go. Mało mam armii, ale dobra, chociaż... Trochę coś tam ugryziemy. Może jakieś wybrzeże albo coś. O kurde, masakra. Niech ta armia się tu cofnie. Kurde, ile oni mają wojska. Dobra, dawaj tu to. Chociaż wybrzeże. Dobra, dał, nice. Czekaj, co mi znowu wypowiedziało wojnę? Irak. No dobra, mamy tutaj jakąś prowincję jedną, której możemy się ładnie bronić. 21 tysięcy. Ci się już tu desantują. Cyk. Nie wyszło. O kurde. Dobra, ja myślę, że na razie Kanadzie podziękujemy. Jestem gotowy na nią. No, Kanadą była tak długa wojna, że od razu się zgodzili. Dobra, już tu mają chyba coraz mniej armii. Okej. Okay. Dobra, tu się jeszcze wlali, ale ja bym to tak ich tutaj zamknął. Także ta armia weszła tutaj. O, coś na stylu, dobrze przejęte. Oni chcą się tu desantować. Dobra, olać to na razie. Zrobimy 3,5 tysiąca. Dobra, tutaj obrona. Ja muszę zacząć poprawiać relacje, bo ja nic nie robię tak naprawdę. O, jeszcze Grecja, Boże, jakie mamy słabe relacje z Grecją. Libia mnie lubi bardzo dobrze, Czad też mnie lubi. O, Turcja też mnie bardzo lubi. Dobra, coś tu może zaczniemy wchodzić elegancko. Dobra, tutaj robią desant, ale się obronimy. Ej, tutaj robią od razu desancik, to mi się już nie podoba. Oni bardzo lubią robić takie desanty na plecy, co nie? Gdzieś w ogóle z innego końca świata sobie armię wysyłają. Dobra, ale tutaj już mogę rekrutować. Okej, okay, tutaj odbijamy. Kurde, tutaj teraz 4 tysiące płynie. To niedobrze. Kurde, 4 koła nagle tam weszło. No ja nie mogę. Irytują mnie takie wojny, do których my nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Dobra, to sobie wzięliśmy jedną prowincję, więc powiedzmy, że wojna wygrana. Zawsze coś. Ale właśnie nie lubię, jak to jest wojna za wojną. Ja nie mogę nigdzie przygotować armii. Weźmy sobie na mapę dyplomacji. Kto mnie tak mega nie lubi? Bo Francja mnie nie lubi, trzeba poprawić relacje, ale oni się tuką z Niemcami. Chociaż tutaj, kurde, Francja wygrywa. No ta Grecja, ale już poprawiam relacje. Czechy mnie nie lubią. To bardzo mnie nie lubią. Okej, okay. Niecałe 120 tysięcy i płyniemy na Kanadę. Najpierw mi się tutaj zdesantujemy. 2 koła, to niewiele. Lecą teraz wszyscy do portu. I wbijam się tutaj, na te najbardziej punktowane prowincje. Żeby nie było sytuacji, że musimy tam... Żeby nie było tak, że po jakichś tam stepach będę biegał. Oni chcą się tutaj desantować, to się cofniemy delikatnie. A tutaj aż. Żaden problem, jak chcą, to mogą tak sobie wytracać jednostki. Na desantach zawsze się traci jednostki. Nigeria nam wypowiedziała wojnę.
i Burundi. Tak średnio się z tego cieszę. A Burundi na szczęście to jest takie malutkie. Tu się bronimy. Tutaj też. Okej, no to wejdą. No. Trzeba teraz prowadzić wojnę na kilka frontów. Jeszcze coś mi wypowiedziało wojny. Co to jest? Irak. Nie no, znowu. Dobra, na szczęście tutaj sobie dajemy radę z tymi państwami afrykańskimi. Nie są wcale takie mocne. Tutaj z Kanadą też powoli wchodzimy do przodu. Tutaj elegancko zajmujemy. Tutaj przed tym Irakiem się trzymamy. Dobra, tych mamy załatwionych. Tutaj w Nigerię wchodzimy powoli. Tutaj też elegancko. Kanada też pada. Tych sobie mogę anektować. To wojsko przesłać sobie tutaj. No a ten Irak nie jest wcale taki duży. On ma jakieś tutaj problemy. Możemy go też zająć. O kurde, oni mogą stąd przechodzić. Ja nie mogę. Zawsze jakieś przesmyki. Dobra, czekaj, bo już mnie trochę irytuje to taka wojna na kilka frontów, więc tak. Tutaj spróbujemy sobie wziąć to od Nigerii. Jeżeli chodzi o Irak, to nie wiem, coś takiego. Dobra, i została tylko wojna z Kanadą, to mi się podoba. Już tak mało jednostek mają. Mam nadzieję, że teraz wejdziemy sobie na stolicę. Cyk, cyk. Dobrze, stolica nasza. 33% wojny. No to jeszcze na pewno wasalizacja nie wleci. Tu już możemy się elegancko tak rozlać. No i dobra, 47, może się uda wasalizacja. A jeszcze nie, 128 punktów. Kurde, musimy przejść naprzód. Dobra, możemy wziąć na wasalizację Kanadę, nareszcie. Kanada wróciła do korony brytyjskiej. Teraz wielka asymilacja tutaj czeka nasz kraj. O nie, co to jest? Tanzania mi wypowiada wojnę. To jakie w ogóle liczby armii tutaj ma? Aż muszę brać pożyczki na wystawianie armii, ale możemy sobie brać po 100 tysięcy. Takie dosyć fajne pożyczki. Tu już, o, tutaj tam się obronili, okej, ale tutaj gdzie niegdzie wchodzimy. No, 5 tysięcy tutaj gdzieś mieli. Kurde, to 11 koła stało. Kurde, no mają armię, gdzie niegdzie na razie nie możemy przebić. Ty no, masakra. No, strasznie dużo armii. No, jak zwykle gdzieś tam się przedarli. Kurde, no kurde, co jest? Dobra, ale na szczęście już tutaj ich łamiemy, powoli do przodu. 5 koła nagle wyciągają, dobra, ale na szczęście się wypaliło to. Mamy z nimi 43%. O, możemy ich wziąć na wasala. Dobra. To akurat mi się podoba. No i Grecja mi wypowiedziała wojnę. No, rewelacja i Nigeria. Dobra, ale tu na szczęście jednostki jeszcze jakieś stały z poprzedniej wojny. Dobra, tutaj coś wchodzą. Ajajaj. Ciągle tylko wojny i wojny. No, tutaj mocny atak. Ale tutaj przed tą Grecją to się akurat bronimy. Grecja jest jakoś taka słaba. No i mój wasal, o którym w ogóle zapomniałem, zadeklarował niepodległość. No spoko. Więc tyle z tych wasali by było. No, Nigerię możemy już brać na wasala. To dawaj. Grecja się tutaj teraz odpaliła bardziej. Ej, co my? Jeszcze Belgia. Gwinea równikowa. Jeszcze bunty. Elegancko. Dobra, wywalamy już stąd Grecję. Cyk, cyk. Co to jest? Jakieś Togo. Dobra, z Grecji bierzemy ten kawałek Afryki i niech się walą. No ale tutaj mogę rewelacyjne jednostki wystawiać po 10, po 2. Naprawdę, Grenlandia mnie zaatakowała. Nie wierzę po prostu w te boty. No nic, Grenlandia, moi drodzy, trafia do korony brytyjskiej. Raczej tutaj nie mają szans. Cyk. Irak znowu nas atakuje. No i ja nie mogę, ten to się nigdy chyba nie znudzi. Jeszcze mamy wojnę z Polską, ale Polskę to byśmy olali w ogóle. Po co mamy walczyć z Polską? A w ogóle to... Kurde, jakie te Indie ogromne. Ja będę tutaj pogadać sobie z Australią pod względem możliwości wasalizacji. No bo... Będąc szczerym, już mamy spore przychody, jesteśmy potęgą światową, więc moglibyśmy tutaj trochę użyć dyplomatii. Zażądajmy wasalizacji albo 250 tysięcy wojska wlecie w siebie, tylko musimy poczekać jedną turę. I Australia, czy ty się zgodzisz? Zostać naszym wasalem? Zgodzili się. Nice. No kurde, ale tu wjechali. Ten Irak jest strasznie mocny, zawsze tutaj ma tyle tego wojska. No jeszcze jakieś tutaj mini państewko mi atakuje w Afryce, no ja nie mogę. Dobra, ja ten po prostu Irak będę tak gryzł. Co chwilę będę po prostu go tak gryzł. I on będzie coraz słabszy po prostu. Mi się tutaj nie chce z nimi prowadzić wojny. Chociaż Irak i tak chyba musimy podbić, z tego co pamiętam. No dobra, mamy tutaj 45 tysięcy wojska na wodzie. Tutaj stolicę z USA mamy nieźle obstawioną. Więc czas na Stany Zjednoczone Ameryki. A, czekajcie, może ja sobie najpierw poczekam na tą Australię. Za 13 tur. No dobra, jeszcze możemy poczekać. Bierzemy ich pod anekcję. Ty, oni trochę tu mają tych terenów. Kurde, ja myślałem, że to takie szybko pójdzie. Dobra, lecimy w nich. Lecimy tutaj na desant na Miami. Tutaj wszędzie też wysyłamy wojska sobie. Proszę bardzo, wchodzić. Chociaż też prawda jest taka, że nie potrzebujemy całych Stanów Zjednoczonych, tylko głównie wschodnie wybrzeże. No ale zobaczymy, co da się wziąć, to weźmiemy. W sumie z każdej strony tutaj atakujemy. No dobra, zobaczmy. Dobra, tutaj jakieś 1600, tutaj też jakieś małe ilości powystawiali, ale to pewnie zaraz coś przyjdzie potężnego. Ale dobra, atakują coś tam, atakują.
To całkiem sporo atakują, kurde. Tutaj się desantujemy. Dobra, i teraz my się ruszamy. Przejmujemy tutaj tereny. W razie elegancko tutaj wszędzie wchodzimy. Tu również... O, na lasy się obronili tam nieco. Dziwne te prowincje są tutaj w Stanach. Strasznie dziwne ułożenie mają. No coś tutaj 1000 wojska, 600, okej. O, tutaj 2700, już takie większe siły. 3 koła tutaj, okej. Tutaj sobie Alaskę już całkowicie prawie zajmujemy. Jeszcze wchodzimy, niszczymy, okej. Trochę tracimy tych wojsk, jakby nie było. O, tutaj się nie przebiliśmy w ogóle. Austria i Czad nam wypowiadają wojnę, świetnie. Austria to chyba olać, co nie? Olać. A Czad tu mamy. Ale Czad jest malutki, więc moglibyśmy go zjeść. O kurde, tu się przebili, tutaj zapomniałem o tym. Niedobrze. No gdzieś, gdzie niegdzie już się tak nie możemy przebijać łatwo, zauważyłem. O, właśnie tutaj się kurde rozlewają. Niedobrze. No Stany Zjednoczone coś tu płyną. Coś czuję, że w tej pierwszej wojnie wszystkiego nie wezmę, bo nawet nie chcę się tu zaraz z nimi tak długo bawić. Bo już widzę, że gdzieś tam przełamują. Na wasalizację trzeba 317 punktów, no to strasznie dużo. Ja bym sobie zmniejszył z nimi po prostu front. Tutaj po prostu zabrał te tereny. A jeszcze tu mamy Alaskę. Kurde, dobra, to jeszcze może jedna tura. Bo chciałbym... Chociaż oni się teraz desantują tu na plecy. Nie, dobra, olać, olać, rozmowy pokojowe. Dobra, Stany Zjednoczone się zgodziły. Tutaj Czad już też przejmujemy. No i tutaj została tylko jedna prowincja w Alasce. Tutaj można zaraz tutaj jednostki sobie przesłać. No, rewelacja, Dania by wypowiedziała mi wojnę. Chyba znudziło im się istnienie. Dania to akurat nie jest jakiś duży problem, bo to dosyć słaby kraj aktualnie. Gdzieś się desantują w jakieś dzikie lasy. Dobra, z Danią można pogadać. Zabierzemy im tutaj Szwecję. Też nie chcę graniczyć z Francją, żeby nas przypadkiem nie zaatakowała. Chociaż tutaj jeszcze trochę możemy sobie tak, o, wziąć taki, taką małą Danię zostawimy. Jako taki bufor mały. Dobra, trochę moi drodzy tutaj czasu minęło. Sobie przejęliśmy tutaj Irak, zwasalizowałem go i przejąłem, ale on jeszcze gdzieś toczył wojnę, dlatego nie przestał istnieć tak w 100%. Tutaj Australię mamy ogarniętą. Trochę też tutaj wykorzystuję już wasalizację, no i szykuję się teraz na drugą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Dalej są dziewiątą potęgą, więc w sumie tak źle nie stoją, ale dobra, wjeżdżamy tu. Dobra, tu weźmiemy sobie mało, tutaj weźmiemy sobie dużo. Tutaj wjeżdżamy na ostro. Tutaj też od południa znowu się wylewamy. No zobaczymy, Stany atakują. No znowu mają armię tutaj po 1000, gdzieś tam coś wysłą, 600. No dobra, no nie jest to... O kurde, dobra, tutaj mamy mało jednostek, ale... Zaraz to się tam zestakuje, to już nie będzie aż tak źle. Ale atakują, starają się. Tutaj tak naprawdę nam na tym wybrzeżu najbardziej zależy. Albo jak będzie opcja, to bierzemy całe Stany Zjednoczone, nie będziemy się tam pieścić, ale zobaczymy. O, 3800, coś tu zaatakowali. Tutaj też już jakieś większe liczby. Ale i tak tutaj wjeżdżamy. Nie, no tutaj Stany to już rozjeżdżamy, oni nie mają szans z nami. W sumie tylko z Indiami tutaj może być jakaś ciekawa wojna. No, w sumie jeszcze jedna tura i możemy brać Stany na wasala. No, tutaj zajmujemy ostatnie prowincje. Zażądaj wasalizacji. I wchłaniamy Stany Zjednoczone Ameryki. Ale tutaj jest asymilacji. Ja nie mogę. Tylko końca nie ma. W ogóle jak wyglądamy w tabeli? Tutaj populacyjnie, no, ekonomicznie, no, elegancko. W sumie, moi drodzy, już tutaj mamy ogromne tereny. Nawet nieco większe, niż byśmy zakładali, ponieważ mamy całe Stany Zjednoczone. Nawet tutaj Skandynawię. Afrykę to mniej więcej mamy te tereny, które powinniśmy mieć. No tak jak mówiłem, wyspami nie będę się zajmował. Tutaj ten Bliski Wschód jeszcze trochę można by... Ale takie małe kraje to olać. Teraz zajmiemy się, moi drodzy, Indiami. No bo Indie są tutaj... No bo Indie tutaj mogą stanowić wyzwanie. Dobra, mamy 300 tysięcy wojska. Jest to całkiem spora liczba. I sobie podpłyniemy tutaj. W ogóle jeszcze tutaj mam granicę z Indiami. To też by się przydało coś tutaj popostawiać. Zawsze to trochę jednostek podciąga. Czy gdzieś jeszcze? Nie, okej. Okay. No i dobra, jesteśmy tutaj na granicy. Oni jeszcze mają z kimś wojnę, z Kubą. Okej, okay. No to raczej Kuba tutaj nie jest zbyt blisko. I postaramy się tutaj rozlać. Po 100 tysięcy. Taki potężny desant. Cyk, cyk i cyk. Nie ma ich. Dobra, oni coś tutaj też atakują. Okej. Okay. No muszę tutaj też zwracać uwagę. Co to będzie się działo? No bo... Atakują, atakują chłopaki, nie ma co się ten, jakby tutaj z nimi pieścić, trzeba wystawiać armię. Dobra, na razie jest git, ale właśnie, oni chcą się tutaj coś zacząć desantować, co mi się już nie podoba. Nie lubię, jak te jednostki chcą się tak wszędzie tutaj pyk, pyk, dobra, ale tu... Dobra, tą jedną armię może tak zestawię, żeby on tam się bronili. To olać tej ziemi tak naprawdę, tutaj się bronią, dobrze, dobrze, niech się bronią. Im dłużej tam będą stać, ta obrona będzie lepsza.
Coś tu chcą atakować, chłopaki. Dobra, ale na razie się bronimy. Oni sobie wypalają wojsko. Gdzie niegdzie się przebili. No i na plecy lecą. No ja nie mogę, no to jest takie irytujące, powiem wam. Tutaj po prostu część armii musi stać z tyłu, żeby oni... O, jeszcze się tutaj przebili. Nie, no po prostu. To jest jakaś makabra. Dobra, coś tutaj radzę sobie na razie. Co to jest za jakiś Freetown? Co? Jakiś afrykański kraj mi to mnie atakuje. Dobra, pchamy do przodu. Troszeczkę tam jednostek zostawiłem na plecach. Dobra, tutaj się dalej wywalają. Ten afrykański dziwny kraj mnie atakuje. Cyk, 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 okej. Ważne, żeby przejść do przodu. Najgorsze jest to, że to się tak front rozszerza strasznie. O kurde, tutaj 7 koła. Ja bym się nawet tutaj trochę ruszył, żeby trochę punktów zgarnąć. Kurde, te Indie tam... Bardziej tam skupiałem armię niż tu, chociaż tutaj też jakby tracę te jednostki. Co to jest? A, oni mi się tu jeszcze desantują. Dobra, ja myślę tego, że z Indiami to byśmy mogli już pogadać nawet. Mamy trochę punktów, więc byśmy mogli wziąć coś takiego. Dawaj, zgódź się, elegancko. Dobra, temat zakończony w tej chociaż sprawie. Nie wiem, czy tu mi coś zabrali, czy nie, ale olać te tereny całkowicie. Ja tutaj na pewno zaraz będę mógł rekrutować fajne ilości ludzi. Ty, ale Indie spadły? Na czwarte miejsce? Co jest? Aż tak dużo kosztowały ich te tereny? Dobra, Indie, dawaj jeszcze raz polecimy tutaj. Tutaj trochę armię zregenerowałem. Tutaj sobie powchodzimy. Znowu pewnie są zaskoczeni. Nie, nie, wiecie co mi się nie chce. Jak ja widzę coś takiego, to po prostu już krew zalewa i oni się będą mi się desantować na plecy, co nie? Dobra, tutaj okej. Tutaj się obronimy. A, otóż nie. Aczkolwiek lepiej tu wysłać armię. A, tu jeszcze 30 tysięcy, no to ciekawe. Dobra, pyk, weszli tu. Już tej armii nie ma. I teraz się tutaj desantuje. No dobra, nie się desantuje. Obrona. Dobra, tutaj kolejny desant, obrona. Tutaj się bronimy. Tu wchodzimy coraz głębiej w Indie. O, lecą na plecy. Nie, zaczynam się czuć, jakbym grał Mongolią na... Po prostu psycha już mi siada od tego klikania i od tych desantów indyjskich na plecy. No i znowu, no... Nie, no Indie nie. Co, mogę wziąć sobie coś takiego, tak? Będę tak gryzł te Indie w nieskończoność. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Tutaj myślę, że zakończymy. W ogóle patrzcie, co robi tutaj brytyjskie kraje bałtyckie. To jest niesamowite. Ja tu już zakończę, bo teraz z tymi Indiami to po prostu będzie wojna pod tytułem kilka prowincji biorę, regeneruję armię, kilka prowincji biorę, regeneruję armię, więc tutaj no myślę, że już nie będzie nic ciekawego do pokazania. Mniej więcej udało nam się odwzorować te tereny. No bo tak, mamy oczywiście Australię, tutaj Nowa Zelandia i tak dalej. No Indii tutaj nie podbiłem takich całych dużych, no ale mówię, to tak, ale tak jak wspominałem wcześniej, no to po prostu nie ma sensu. Mamy więcej terenów w Afryce, to na pewno, bo tutaj widać to. W ogóle mamy tutaj kraje skandynawskie, kawałek tutaj Szwecji, Norwegię i nawet tutaj na dalekiej północy tereny. Mamy Grenlandię, Kanadę całą i całe Stany Zjednoczone. Więc troszeczkę tutaj pozmieniałem te granice, ale jakby cel został osiągnięty. Możemy sobie nawet teraz zmienić nazwę na Imperium Brytyjskie. No tutaj Francja nam zasłania, ale dobra, ale tutaj jest Imperium Brytyjskie. No jesteśmy potęgą. Na drugim miejscu co? Jest Francja, no ale tutaj praktycznie trzykrotnie przebijamy ich populacją, ekonomicznie to też. No i raczej już nie ma żadnego kraju, który mógłby się nam tutaj przeciwstawić. Więc ja mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!